Dzień dobry. Dzisiaj witam się tak niestandardowo, ponieważ planuję nagrać vloga, ale nie będzie to taki typowy reading vlog, tylko bardziej coś na zasadzie jeden dzień z mojego życia. Wiem, że takie filmy są popularne na BookTubie, ja sama bardzo lubię je oglądać. Nie wiem, to jest dla mnie takie dosyć, wiecie, ciekawe, jak ludzie spędzają swój typowy dzień, bo zawsze zastanawiam się, czy tylko moje dni zawsze wyglądają tak samo, czy jednak znajduję w tym jakieś po prostu pocieszenie, kiedy widzę, że inni też mają takie całkiem normalne życie. A zdecydowałam się nagrać ten film właśnie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam sporo rzeczy do załatwienia i pomyślałam, że będzie to jednak ciekawsze niż siedzenie w domu, wiecie, 8 godzin pracy przed laptopem, potem, nie wiem, poczytanie książki, pooglądanie telewizji i pójście spać. Dlatego właśnie dzisiaj zabieram Was ze mną w miasto, nazwijmy to. Dzisiaj jest w ogóle piątek, 10 listopada i u mnie w pracy dzisiaj jest dzień wolny w związku z tym, że jutro jest święto, które przypada w sobotę, więc właśnie dzisiaj jest ten dzień do odbioru. Dlatego dzisiaj mam do załatwienia sprawy urzędowe, muszę odebrać prawo jazdy, które zmieniałam ze względu na zmianę nazwiska i muszę złożyć wniosek o paszport również właśnie z tego samego względu, bo paszport będzie mi potrzebny, bo w styczniu chcieliśmy wybrać się na podróż poślubną gdzieś, gdzie paszport będzie prawdopodobnie potrzebny, więc muszę go też wymienić, mimo że mu jest jeszcze ważny. A poza tym będę też dzisiaj robić nowe paznokcie. I oprócz tego wybiorę się też na pewno do Rossmana. I jak zdążę, to też chciałam skoczyć już do centrum, do Tigera, bo wymyśliłam sobie taki plan, że w tym roku zrobię mojemu mężowi kalendarz adwentowy. Bo wiecie, tych damskich kalendarzy adwentowych jest masa i naprawdę jest w czym wybierać, a tych męskich niekoniecznie. Raz skupiliśmy taki gotowy męski kalendarz z Douglasa bodajże, no i niestety nie był on do końca, nie spełniał on oczekiwań, może tak, bo było dużo takich rzeczy, które, no Krzysiek w życiu ich nie wykorzystał, one nie były w ogóle przydatne, było dużo takich rzeczy powtarzających się, dużo takich naprawdę głupotek, które były takimi typowymi już zapychaczami po prostu tych okienek. Dlatego niestety jesteśmy rozczarowani męskimi kalendarzami, więc postanowiłam, że w tym roku zrobię mu niespodziankę. Oczywiście to będą takie drobne rzeczy, wiecie, jakieś słodycze, jakieś takie właśnie przekąski, może białkowe, coś tego typu. Może właśnie jakiś tam kosmetyk się trafi, taki, którego wiem, że używa. No takie rzeczy naprawdę bardzo proste, ale mam nadzieję, że będzie to dla niego przyjemne codziennie w grudniu sobie otwierać jakieś okienko. Także planuję to właśnie zrobić i planuję dzisiaj zrobić część zakupów w tym temacie. Do Tigera chciałam iść, bo w Tigerze są chyba takie gotowe, wiecie, takie opakowania z naklejkami. Wiem, że one są w wielu innych miejscach, typu pewnie, nie wiem, Teddy, Action, Deals, ale niestety ja tutaj nie mam nigdzie blisko, musiałabym jechać bardzo, bardzo daleko, żeby trafić właśnie do Action czy gdzieś. Tiger jest chyba najbliżej, a jeżeli tam będzie, no to właśnie po prostu tam kupię, jeżeli nie, no to będę się martwić. Później może zamówię na Allegro, zobaczę jeszcze jak to rozwiążę, ale właśnie taki jest dzisiaj plan. Będę też czytać, będę kończyć książkę, nie mam tych książek tutaj przy sobie teraz pod ręką, więc nie będę Wam pokazywać, ale będę kończyć książkę, wiecie, tej, której tytułu nie można wymówić, bo YouTube zbanuje. Także tę książkę będę kończyć, zostało mi tam chyba ze 30 stron do końca. I planowałam też dzisiaj zacząć pomoc domową, bo słyszałam na jej temat mnóstwo dobrych opinii. To jest nowość na rynku wydawniczym, jest to thriller, ale naprawdę widziałam już mnóstwo zachwytów nad tą książką. Na pewno Zuza z kanału Zaksiążkowane bardzo, bardzo ją chwaliła. Wydaje mi się też, że widziałam tę książkę u Natalii Kursywy. Także jestem bardzo ciekawa, od czasu do czasu lubię właśnie sobie przeczytać thriller. I mam też jedną książkę jeszcze do odbioru w paczkomacie, także też pójdziemy sobie razem do paczkomatu. Tam mam do odebrania, albo może nie będę mówić, co mam tam do odbioru, ale też jest to thriller. Także troszkę mnie naszło na thrillery w ostatnim czasie. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Także nie przedłużając, zapraszam na jeden dzień ze mną. Jeszcze szybkie śniadanko, czyli białkowy pudding. To jest akurat smak czekoladowy i my zdecydowanie ten smak lubimy najbardziej. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to polecam. To jest pyszniutkie i całkiem nawet naprawdę pożywne. To ma chyba 25 gramów białka, czy jakoś tak. Także polecam do spróbowania. Wróciłam chwilowo do domu, te hałasy w tle to ekspres, bo właśnie sobie robię kawkę. Wróciłam chwilowo do domu, nie udało mi się załatwić wszystkiego, ale udało mi się ogarnąć paznokcie, udało mi się złożyć wniosek o paszport. Nie udało mi się odebrać prawa jazdy, bo z jakiegoś powodu numerki już nie były dostępne, mimo że byłam tam 2,5 godziny przed zamknięciem urzędu, to już numerki nie były wydawane, a wcale nie wydawało się tak, wiecie, na pierwszy rzut oka, żeby ludzi było jakoś bardzo, bardzo dużo. Także no tego niestety mi się nie udało zrobić, być może te numerki jeszcze włączą za chwilkę albo już włączyli, no ale nie chciałam tam czekać bez sensu, nie wiedząc czy coś się zmieni czy nie, dlatego pod oprawką będę musiała podejść innym razem.
Miałam iść prosto na miasto, właśnie do tego Tigera, ale ubrałam się za ciepło, nawet się zgrzałam, nie mam teraz siły mówić. Ubrałam się za ciepło i po prostu muszę się przebrać w płaszczek, w lżejszą kurtkę, bo założyłam zimową i to był zdecydowanie błąd. Zajrzałam na chwilę do tego Rossmana, także tam już kilka rzeczy do kalendarza udało mi się kupić, więc na spokojnie tą kawę sobie zrobię i pokażę wam. Tylko tak jak mówiłam, to są naprawdę takie pierdółki, to nie jest absolutnie nic wielkiego, drobiazgi, ale pokażę wam. Być może też będziecie chcieli taki kalendarz bliskiej osobie zrobić. Kawka się robi, także to jest najważniejsze. Potem chyba szybko zjem jakąś kanapkę i pójdę do tego miasta, póki jeszcze jest widno za oknem, bo w ogóle całkiem długo mi zeszło na tym mieście, bo jest już godzina... wyostrzy się? Nie chcę się wyostrzyć? Ale jest godzina 14:10, więc zeszło mi naprawdę długo. Tak naprawdę mam jeszcze pewnie jakąś godzinę światła, to i tak nie zdążę tego zrobić, ale zobaczę w ogóle, czy będę chciała pojechać, bo jeszcze dzisiaj jest piątek, jutro i w niedzielę sklepy zamknięte, więc też trzeba zrobić jakieś zakupy na dwa dni. Ciężki dzień, zabiegany. Kawka zrobiona, więc pora na szybki haul z Rossmana. Mam tutaj też oczywiście rzeczy do domu, nie wszystkie są do kalendarza adwentowego, ale pomyślałam, że wam pokażę, bo chociaż trochę się głupio czuję robiąc to, to jednak ja to lubię oglądać i wiem, że dużo ludzi lubi oglądać takie hole zakupowe, więc spodziewajcie się tego dzisiaj więcej, bo ten format filmu mi na to pozwala. Z takich rzeczy dla siebie i ogólnie do domu mam tutaj szampon, ten z Only Bio nawilżający. Już go raz używałam, bardzo go lubię, także kupiłam go ponownie. Kupiłam sobie też nasiona chia, bo jest taka owsianka w Thermomixie, którą chciałam wypróbować, która jest właśnie z nasionami chia, więc wzięłam w Rossmanie, też były przecenione, w ogóle nie spojrzałam na datę ważności. Myślałam, że są jakieś krótko ważne, ale nie. Do 2025 roku, więc wzięłam. I dla siebie jeszcze wzięłam taki ten żel do brwi z Eveline. Też używam już którąś buteleczkę, on mi się całkiem fajnie sprawdza, jest bezbarwny, więc tylko sobie przeczeszę nim brwi i jest ok. No a już z takich rzeczy właśnie typowo do kalendarza adwentowego, to wiedziałam, że będę chciała kupić sporo takich zdrowych przekąsek, powiedzmy w miarę zdrowych, więc mam tutaj jakieś ciasteczka, tutaj jest akurat jaglane. Tu jest jakieś z masłem orzechowym i żurawiną. Tu jest kokosowe, to jest wszystko z tej samej serii. Jaglana chyba wzięłam dwa, bo sobie wzięłam też jedno teraz do kawy, więc sobie odłożę na bok i zjem. Wzięłam też taki szocik z kurkumą i z imbirem, taki wiecie, dla odporności. My sobie często w ogóle robimy takie szoty sami, no ale pomyślałam, że w sumie do kalendarza adwentowego się sprawdzi. Też jest dłużej ważny, bo też sprawdzałam datę ważności tych produktów, żeby nie było, że w grudniu już będą przeterminowane. Także to też jest jedna z tych rzeczy. Teraz przed świętami też oczywiście są takie świąteczne kolekcje, więc wzięłam takie dwie kule do kąpieli, jedna z ciastkiem, druga z reniferem. Też no myślę, że do kalendarza adwentowego pasują bardzo. A my oboje lubimy brać kąpiele, szczególnie zimą, więc mamy wannę w tym mieszkaniu na szczęście. Także na pewno to będzie wykorzystane. Z tej właśnie zimowej kolekcji wzięłam też taką maskę na twarz. Myślę, że Krzyś też nie pogardzi i chętnie sobie zrobi, bo czasem dawałam swoje i sobie nosił, więc wzięłam też taką jedną zimową. Tutaj są jeszcze jakieś małe ciasteczka, nie wiem, to jest chyba jakaś ta firma Ewy Chodakowskiej czy coś takiego. W życiu ich nie jadłam, ale stwierdziłam, że też będą pasować, więc też je wzięłam. I ostatnio na razie z takich pierdółek to jest taki śmieszny zapach do samochodu. Także jak widzicie, to naprawdę nie są wielkie rzeczy, bardzo wręcz drobne, ale no właśnie taka jest tego idea. Raczej chodziło mi o gest, o to, żeby miał taką przyjemność z odpakowywania każdego okienka w grudniu, żeby nie wiedział, co go czeka, żeby to było też z różnych kategorii, żeby się nie spodziewał na przykład, że to będą tylko, nie wiem, kosmetyki albo tylko jedzenie. Także myślę, że będzie miał fajną niespodziankę. I ile tu w ogóle mam rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Słuchajcie, 10 rzeczy, jedna wizyta w Rossmanie i prawie połowa kalendarza adwentowego jest zapełniona. Także naprawdę nieźle. Na pewno muszę pomyśleć nad jakimś fajniejszym prezentem na Mikołajki i oczywiście na Wigilię. Także tutaj na pewno będą jakieś większe upominki, no ale te codzienne myślę, że są całkiem okej. Tak jak pewnie widzieliście już na przebitkach, odebrałam też książkę z paczkomatu. To jest książka, którą zamówiłam na Vinted, chociaż ostatnio zamawiałam też jedną książkę na Vinted. I jeżeli widzieliście na Instagramie, to byłam rozczarowana, bo była opisana jako stan nowy, idealny, a niestety ma mocno złamany grzbiet. Generalnie mi to nie przeszkadza, wy wiecie, że ja nie jestem jakaś bardzo na tym punkcie, nie wiem, nie mam problemu z tym, że grzbiety są złamane, tylko po prostu nie w momencie, kiedy ogłoszenie było, że książka jest nowa, tam raz czytana, stan bardzo dobry. Nie było w ogóle wspomniane o tym, że ma jakiekolwiek ślady użytkowania, a wręcz przeciwnie, także po prostu no, uważam, że to było nie w porządku. No ja bym na pewno powiedziała, że ta książka ma złamany grzbiet i dodałabym zdjęcia. Oczywiście mogłam sama poprosić o więcej zdjęć i na pewno bym to zrobiła, gdyby było zaznaczone, że książka jest w stanie dobrym albo że była używana, cokolwiek, no ale nie w momencie, gdy jest oznaczona jako nowa. Stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby, więc tutaj się trochę zawiodłam. Zaczęłam ją w ogóle czytać
czytać teraz właśnie w tych urzędach. Co prawda dopiero przeczytałam 25 stron, więc jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Na razie zaczyna się bardzo podobnie do Pod kluczem Roofware, bo mamy tutaj ten sam motyw. Mamy kobietę, która przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną właśnie jako pomoc domowa w jakimś bogatym domu. I skoro przy Roofware jesteśmy, no to odpakujmy tą paczkę. Mam tutaj właśnie książkę Roofware, Śmierć pani Westaway. Czytałam tylko Pod kluczem, także to będzie moje drugie spotkanie z tą autorką. Bardzo mi się Pod kluczem podobało i mam nadzieję, że ta książka również mi się spodoba. No i zobaczcie, to też jest książka z Vinted, a ona jest w stanie rzeczywiście, no właściwie jak nowa, nie widać w ogóle, żeby była używana. Tak jak mówię, no ja tego nie wymagam od książek, bo ja też czasem złamię ten grzbiet i jakby to się zdarza, rozumiem, ale po prostu no nie oszukujcie ludzi i nie opisujcie, że książka jest jak nowa, bo nie jest. Ale ta jest naprawdę super i myślę, że będę ją czytać być może w tym miesiącu, bo mam ochotę na thrillery, także jak mi wejdzie pomoc domowa, to myślę, że sobie sięgnę właśnie po tę książkę. Ta autorka jest teraz też popularna, bo wyszła jej nowa książka, więc też widzę, że dużo osób o niej mówi. Także stwierdziłam, że to jest pora na kolejną książkę Roofware. Jest już godzina za 15:08. Ja dopiero wróciłam z Biedronki, bo specjalnie czekałam, żeby iść jak najpóźniej, bo wiedziałam, że będzie mnóstwo ludzi w związku z tym, że jutro jest święto i sklepy są zamknięte. No ale wciąż było, dlatego właśnie nie nagrałam żadnych przebitek, bo myślałam, że nagram jakieś takie, wiecie, jak wkładam rzeczy do koszyka i w ogóle. No ale niestety było tyle ludzi, że ledwo się dało przechodzić między alejkami, więc pokażę Wam teraz, co kupiłam, czyli zrobimy sobie taki food haul. I znowu, czuję się strasznie głupio to nagrywając, ale z drugiej strony ja takie rzeczy bardzo lubię oglądać i wiem, że dużo osób też lubi, więc czemu nie? To są zakupy, za które zapłaciłam chyba dokładnie 99 zł, czy jakoś tak, no 100 w każdym razie, załóżmy, że było to 100 zł. Nic wielkiego tak naprawdę, kupiłam świeżą bazylię, bo jest mi potrzebna do kilku rzeczy. Bananki, marchewki, pomidorki, orzeszki, te w tej panierce paprykowej, ja je bardzo lubię. Mleczko bez laktozy, tutaj jest natka pietruszki, cytrynki, 3 mozzarella light, 2 sery halloumi, tutaj camembert, jogurcik naturalny, ser żółty, surówka do obiadu w niedzielę jakaś z ogórkiem, tutaj mamy chlebek, bałam się, że nie będzie już pieczywa, ale na szczęście na bieżąco w Biedronce były wypiekane i akurat ten jest jeszcze cieplutki, więc muszę go zaraz jakoś z tej folii odwinąć. Tutaj są też ziemniaczki właśnie do obiadu niedzielnego. Tutaj mam jeszcze pomidory krojone w puszce i tutaj są jeszcze rzeczy do kalendarza adwentowego dla mojego męża, jakieś takie rzeczy Go Active, to są takie rzeczy, które on raczej lubi. Też mają dosyć wysoką zawartość białka, także to najważniejsze. I do tego jeszcze 2 paczki chipsów z Biedronki, fromage i salone. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o te zakupy, no i widzicie, to jest 100 zł, także tyle można kupić za 100 zł. A wracając jeszcze do kalendarza adwentowego, to w Tigerze kupiłam takie opakowania z naklejkami, z numerkami na każdy dzień w grudniu, znaczy od 1 do 24 oczywiście. I tak to wygląda. Te naklejki są bardzo duże. Ja myślałam, że one są mniejsze, ale to właśnie fajnie, zaskoczenie na plus, że są takie duże. No i tutaj właśnie mamy takie różne wzory. No i 24 takie zwykłe woreczki. Także tak to wygląda, a oprócz tego kupiłam też prezent na Mikołajki, jeden taki większy. I są to skarpetki, jakieś takie meksykańskie, tutaj mamy różne meksykańskie potrawy, jakieś guacamole, chyba nachosy, tortille i tego typu rzeczy. Także to będzie prezent na Mikołaja, do tego na pewno jakiś słodycz też wleci. One się oczywiście nie zmieszczą do tej paczki, także akurat te skarpetki będę musiała zapakować osobno, no ale myślę, że na Mikołajki prezent w sam raz, a wiadomo, skarpetek i gaci nigdy za wiele.
No i słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to już właściwie tyle. Ja już leżę w łóżeczku, ale poczytam sobie jeszcze troszkę tej książki. Pomyślałam, że pociągnę ten film jeszcze troszkę jutro rano, żeby Wam właśnie więcej poopowiadać na temat tych dwóch książek, które dzisiaj czytałam. Tę myślę, że właśnie teraz do snu sobie skończę. Także myślę, że jeszcze do zobaczenia jutro. Dzień dobry, w sobotę. Ja od rana pakuję okienka kalendarza adwentowego. Udało mi się zapakować do 17 numerka, ale kilka zostawiłam wolnych. Zostawiłam wolny 1 grudnia, ponieważ na ten dzień chcę kupić totolotka, więc będę musiała to kupić dzień przed albo tego dnia. Zostawiłam też wolny 6 grudnia ze względu na to, że to jest ten prezent większy, który trzeba będzie zapakować osobno. I zostawiłam też wolny na razie 13 grudnia, ponieważ to są moje 30 urodziny, więc też chciałam wymyślić coś fajniejszego właśnie na to okienko, także jeszcze pomyślę, co to może być. A w ogóle w trakcie pakowania tego zorientowałam się, że w opakowaniu też jest taki sznurek, żeby przywiesić po prostu te, wiecie, te paczuszki. Natomiast ja i tak chyba tego nie będę wieszać, bo nawet nie mam gdzie, a jeżeli mi się zachce, to pomyślałam, że po prostu jakoś to, wiecie, przez agrafkę tutaj pod spodem przeplotę. Ale chyba nie będę tego wieszać, tylko to po prostu ułożę do jakiegoś pudełeczka. A sznurek wykorzystam może do prezentów, wiecie, do obwiązania prezentów świątecznych właśnie. Także zobaczymy jeszcze, jaki będzie plan na to, ale myślę, że raczej tych okienek wieszać nie będę. Cześć, jest sobota wieczór. Czas już zakończyć te właściwie 2 dni z mojego życia i przychodzę dzisiaj z takim podsumowaniem tych dwóch książek. Oczywiście tej jeszcze nie skończyłam, natomiast udało mi się przeczytać 110 stron, także co nieco już mogę na jej temat opowiedzieć. Ale zacznijmy od tej książki. To jest druga książka Lynn Strömsborg, którą miałam okazję czytać. Pierwsza to oczywiście Nigdy, 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 które w zeszłym roku zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I tamta książka trafiła do mojej topki roku. Nie wiem jeszcze do końca, czy ta trafi, bo już od razu mogę zdradzić, że podobała mi się nieco mniej niż poprzednia. Natomiast to jest wciąż bardzo, bardzo dobra literatura. Literatura o kobietach, o takich kobiecych bolączkach, o rzeczach, o których często się gdzieś tam głośno nie mówi. Tutaj mamy główną bohaterkę Brit, która przez całą tę książkę, przez cały czas trwania fabuły jest targana taką bardzo, bardzo silną wściekłością z różnych powodów, jest zła dosłownie na wszystko i w pewnym momencie wybucha. Akcja tutaj toczy się w momencie, gdy Brit razem ze swoim mężem i z córeczką są na wakacjach z przyjaciółmi w takim domku letniskowym, do którego jeżdżą już od kilku lat. No i właśnie tam dochodzi do, może nie tyle awantury, co po prostu Brit wybucha złością, wyrzuca swoim przyjaciołom i rodzinie wszystko to, co gdzieś tam jej leży na sercu, po czym dosłownie wsiada w samochód i ucieka. No i o ile to jest oczywiście ważny temat, ważna sprawa, żeby rozmawiać o emocjach, żeby nie tłumić w sobie tej złości, tylko gdzieś to wszystko na bieżąco starać się rozwiązywać, szczególnie, że Brit jest mamą kilkuletniej córeczki i ma męża. Tutaj na samym początku pada takie zdanie, że ona nie jest do końca szczęśliwa w tym małżeństwie, że właściwie nie jest pewna, czy kocha jeszcze swojego męża. Natomiast no dalej są ze sobą, pewnie też w związku z tym, że mają razem dziecko. No i właśnie też dużo jest w niej takiej złości na męża, na jego zachowania. Tutaj często Brit uważa, że jego zachowanie jest niedojrzałe. I okej, jakby rozumiem to, co autorka chciała przekazać, tylko mimo wszystko, mimo że ja naprawdę uwielbiam skomplikowane, trudne postacie, nie wiem, czy pamiętacie, ale na przykład w tej drugiej, teraz Bowman, gdzie wszyscy narzekają na główną bohaterkę. Ja bardzo ją lubiłam, może nie to, że lubiłam, ale rozumiałam jej wybory, rozumiałam jej decyzje i nie uważałam, że ona jest złą osobą. Tak z Brit mam trochę problem, bo jednak ta jej złość bardzo mocno wynika z jej dzieciństwa, z tego, że kiedy sama miała 12 lat, zostawiła ją matka, po prostu ją dosłownie porzuciła. To jest tutaj wspomniane wielokrotnie, zresztą wiele w tej książce też jest retrospekcji do dzieciństwa Brit, więc widać, że bardzo mocno to wydarzenie z przeszłości rzutuje na jej obecne życie. I ona jakby nie próbuje sobie z tym poradzić, nie szuka pomocy, nie szuka rozwiązania tego problemu, tylko uznaje, że tak już jest i że ma prawo do tego, by się tak czuć. Oczywiście, że ma prawo, natomiast nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że po prostu wyżywa się na wszystkich dookoła, którzy tak naprawdę nic jej nie zrobili, a wręcz wiele z tych osób chciało jej pomóc. Natomiast Brit tej pomocy nie potrafi przyjąć, nie chce jej przyjąć. Nie jest chyba jeszcze w tym miejscu, żeby przyznać się do tego, że tej pomocy potrzebuje.
Książka nie jest długa i jest też dosyć oszczędna w słowach, ale tak samo jak w przypadku Nigdy, Nigdy, Nigdy i tutaj jest to bardzo, bardzo dobra rzecz. Te słowa, mimo że jest ich niewiele, no bo jest to jednak 200 chyba tam 30 czy 40 stron, one są tutaj na swoim miejscu. To jest naprawdę bardzo dobrze napisane. Ja zresztą uwielbiam norweską literaturę, już to chyba podkreślałam tutaj na kanale. To jest styl pisania, który bardzo do mnie trafia. On jest taki surowy, bez jakichś takich zbędnych opisów, bez upiększania tego wszystkiego. No tutaj właśnie mamy taki typowy, wiecie, rage, taką złość, wściekłość pewnej kobiety. I ona też tutaj przedstawiona jest w kontraście do Niko, do przyjaciółki, właściwie bardziej jej męża niż jej, ale też tutaj spędzają razem dużo czasu, ponieważ w momencie, kiedy Brit nawrzeszczała na całą ekipę i postanawia uciec, to Niko jedzie właśnie z nią. I Niko jest taką osobą bardzo pogodną, z taką wieczną optymistką, ze wszystkiego się cieszy, we wszystkim dostrzega pozytywne strony. No i właśnie ten kontrast też jest tutaj bardzo widoczny. Także jest to na pewno ciekawe, ale jednak nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że no Brit ma jednak sporo rzeczy do przepracowania i może nie do końca winni są wszyscy dookoła, tak jak ona tutaj często uważa, ale jednak wina też troszkę leży w niej, a właściwie nie tyle w niej, co po prostu w traumach, które ma nieprzepracowane i to po prostu bardzo mocno wpływa na jej relacje w dorosłym życiu. Podobało mi się zakończenie tej książki. Zwykle nie jestem fanką tego rodzaju zakończeń, jakie tutaj mamy. No nie chcę też tak, wiecie, mówić dosłownie, żeby niczego nie sugerować i nie zdradzać, ale akurat w tej książce wydaje mi się, że to zakończenie bardzo dobrze równoważyło całą treść i jestem zadowolona, że autorka zrobiła tak, jak zrobiła. No i tyle właściwie. Na pewno też będę jeszcze o tej książce mówić w podsumowaniu listopada, ale pewnie powtórzę mniej więcej to, co mówiłam tutaj, także oceniam tę książkę na 4 gwiazdki na 5. Jeszcze muszę się zastanowić, czy trafi do topki. Według mnie jest nieco słabsza niż Nigdy, 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 ale wciąż jest świetna, wciąż jest naprawdę warta przeczytania, także jeżeli poprzednia książka tej autorki Wam się podobała, no to i potem koniecznie sięgnijcie. Jakoś beznadziejnie mi pada cień, nie mogę tego ogarnąć, ale mam jeszcze tylko kilka słów do powiedzenia na temat książki Pomoc domowa. To jest thriller. Thriller, który zaczyna się bardzo podobnie do książki Pod kluczem, o czym mówiłam już wcześniej i o czym chyba mówiła też, wydaje mi się, Zuza Zaksiążkowana na swoim kanale. I rzeczywiście coś w tym jest, bo podobnie jak w książce Ruth Ware, tutaj również mamy kobietę, która szuka pracy jako pomoc domowa, która otrzymuje tą pracę w takiej bogatej rodzinie. Mamy tutaj małżeństwo oraz małą córeczkę, więc cały ten zamysł jest bardzo, bardzo podobny. Podobnie się tą książkę czyta, ona też jest napisana takim prostym językiem, ma krótkie rozdziały, więc czyta się ją właściwie błyskawicznie. Ja tak naprawdę nie wiem, czy w sumie spędziłam nad tą książką, nie wiem, godzinę, może półtorej, a przeczytałam ponad 100 stron, a ja nie czytam szybko, także wiecie, dla mnie to jest naprawdę dużo. Wciąga, także muszę przyznać, że jestem zaintrygowana tą fabułą. Główna bohaterka tutaj cały czas wspomina o tym, że ta praca jest dla niej wybawieniem, ponieważ ona wyszła z więzienia i nikt nie chce jej zatrudnić, ale chyba nie było wspomniane to, dlaczego w tym więzieniu była. Nie było, albo ja to gdzieś przegapiłam na początku. Wydaje mi się, że jednak nie było, więc tego jestem bardzo ciekawa. No i też takim głównym na razie punktem tej fabuły jest to, że jej pracodawczyni, czyli Nina, zachowuje się bardzo dziwnie, podaje jej często sprzeczne informacje, wmawia jej, że na przykład córka ma na coś alergię, a tak naprawdę tej alergii nie ma. Podaje jej jakieś informacje, które później odwołuje i twierdzi, że nigdy czegoś takiego nie mówiła. Także zachowuje się jak jakaś kompletna wariatka. No i teraz pytanie, dlaczego tak się zachowuje i co się za tym kryje? Bardzo jestem tego ciekawa. Mamy tutaj też postać Andrew, czyli męża Niny, który jest, no niby wydawałoby się, że pozytywną postacią w tej książce, bo on właśnie wykazuje się takim zrozumieniem w stosunku do swojej żony i też nie ocenia Millie, czyli głównej bohaterki. On wie, że te wszystkie nieporozumienia wynikają głównie właśnie przez jego żonę, także wydaje się być taki naprawdę wyrozumiały, ale mam wrażenie, że nie do końca tak jest i mam wrażenie, że ta postać kryje w sobie znacznie więcej. Także jestem bardzo ciekawa. Na razie jest pozytywnie, ale jeszcze nie ma zachwytu, a słyszałam nad tą książką zachwyty, także tego oczekuję. Myślę, że o wrażeniach takich ostatecznych też już po prostu opowiem w podsumowaniu listopada, a teraz już się właściwie z Wami żegnam. Idę zmontować tego vloga i czytać i tę książkę, także bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez piątek i sobotę. Moje dni tak normalnie nie wyglądają. Piątek był naprawdę wyjątkowo intensywny jak na mnie, bo zwykle po prostu wygląda to tak, że spędzam 8 godzin przed komputerem albo w domu, albo w biurze, a potem nie mam już za bardzo na nic siły i ochoty, więc tylko, nie wiem, jem obiad, oglądam telewizję albo czytam książkę. Czasem też idę na jakiś spacer, żeby się trochę rozruszać. No i tak to właśnie wygląda, także piątek był naprawdę nietypowym dniem z mojego życia, ale dlatego postanowiłam nagrać ten film właśnie wtedy, żeby jednak mieć jakiś materiał, chociaż i tak nie nagrałam tak dużo, bo nie nagrałam ani nic z Rossmana, ani nic z urzędu, bo jednak no, wciąż wstydzę się wyciągać kamerę w miejscach publicznych. Także to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takim formacie filmów, czy to jest coś, co Was w ogóle interesuje na kanale książkowym, czy nie bardzo. Przyznam szczerze, że ja się całkiem nieźle bawiłam i być może takie nagrywanie takich vlogów troszkę częściej otworzy mnie troszkę bardziej i z czasem będzie mi to przechodziło po prostu coraz łatwiej i te filmy też będą coraz lepiej zmontowane, coraz bardziej przemyślane. Dzięki za oglądanie. Cześć!